Witam wszystkich graczy. Liga SSF, kolejny odcinek przygód naszego twardzieżka. Skończyliśmy tutaj i musimy się tam udać, żeby wejść do snów Kaoma albo Dares. No i wchodzimy tam. No i oczywiście musimy na końcu pokonać bossa i dostać od niego przedmiot fabularny. Tutaj ścieżka zdrowia nie jest łatwa. Palą nas. Wszystko tu jest, bazuje na ogniu. Także resy na ogień trzeba mieć, a my mamy tutaj resy na ogień. 51%, czyli nie za dużo. Później trzeba będzie ten Blood Magic zrobić, bo w tej chwili mamy tylko jeden gem Flame Totem. Jeśli dołożymy wsparcie mu, to dołożymy będzie 5 gniazd, nie? Bo na szóstkę to nie liczę. I będzie 5 gniazd, to tutaj many, teraz mamy 29 koszt many. Od razu automatycznie rośnie. Co gem, to coraz więcej many i tutaj nie będzie nam starczało. Po prostu, bo tutaj w pobliżu nie ma nigdzie gdzieś takich, żeby do many, nie? Do regeneracji. To wszystko przy wiedźmie jest. Tu ma regenerację many i tak dalej. A tu przy marauderze to nie ma takich rzeczy, bo ta postać jest obliczana na stręcz, a nie na manę. A że korzysta też z many, no cóż. Także tak to będzie wyglądało. Trzeba będzie zrobić ten Blood Magic, bo nie będzie starczało many. Już teraz, jak puszczam dwa totemy, to 58 mi schodzi na raz. O, raz, dwa i 58 nie ma, nie? Bo 29 jest. Tutaj rozległa ta lokacja jest. Musimy tu patrzeć, żeby nie... Tam będzie przejście chyba. Dobrze patrzę. Nie, tu jeszcze naokoło. Trochę trzeba pod flaszki pod... Jest. Strongbox będzie uszkodzony. Aha. Będzie miał 6 dodatkowych losowych, rzadkich przedmiotów w następnej lokacji. No to u Daresa się to założy. Tu już mamy poziom. I teraz tak, tutaj przemyślałem troszeczkę ten build. I tu trzeba będzie wejść jeszcze, zapomniałem o tych nodach, one są ważne, bo tutaj mamy 24 do Fire, 1% do regeneracji, nie? Także trzeba się tu dostać, a dostać się można tędy. Dlatego tutaj dam do strężu. Troszkę do życia dojdzie i tu trzeba się dostać, koniecznie. Dobrze, idziemy dalej. A tych magicznych, to tutaj z nich dużo doświadczenia jest. Tak dużo to nie było, ale... O.
No to później, jak już wyższe poziomy trudności, to tutaj nie jest tak gładko. Jeśli nie ma resów tu na ogień, to ciężko jest, bo tu wszystko. Wszystko do ognia. A już ten świr tam na końcu, bo tutaj to jest też szajba normalna. Na Merciless to tutaj można tak szybko deta załapać, że głowa boli. Ten tu tymi. O, zresztą ja i teraz mogę. Się ustawią, ustawili ich w takich i walą tym ogniem. Normalnie to ja ich omijam i w ogóle tutaj szkoda czasu na nie, nie? Ale chciałem pokazać, że tu jest właśnie taka pułapka. Jak ktoś gra nieczęsto i nie pamięta i tu się dostanie w ten ogień, to tu rzadko stąd się wychodzi. Oczywiście później, nie? Tak jak mówię. Aż dwa silver coiny wypadły. I tu mamy chyba. Yes, tu mamy. Będzie silver coin i dodatkowa silver coin. No tak, dlatego tak się stało. Dobrze, to nasz golem będzie miał więcej życia i 36 regeneruje. To będzie teraz 39 regenerował i 2370 życia. Troszkę więcej. Także już mamy większą tą regenerację. Tutaj taki będzie waypoint i kolejna ścieżka zdrowia. Jeszcze popatrzę, jak to tutaj wygląda. Tak, tutaj. Tych się fajnie wypala, bo takie główki wystają nim. Lubię je wypalać właśnie. A te co tak w punkcie tak powstają i wylatują z ognia, zawsze mają dużo tego HP. I długo się je zabija. No i tutaj. Stronghold, czyli twierdza Kaoma. Będzie waypoint. No, także tu jak już zginiemy, to tu będziemy się cofać. No i dużo krzyczą. Głośni są. Tutaj i ogniem rzucają, i jakimś chyba earthquake'em. Już nie wiem, co to za skill. Onslaught. Dobrze, oni fajne doświadczenia dostarczają. Musimy zobaczyć, gdzie iść. To jest czwarty rozdział, także łatwo nie może być, nie? Już jest coraz dalej jesteśmy.
Tutaj taka wąska ścieżka stała jest. Niby to losowe, ale tu pewne schematy są. No tu ten to jest też. Teraz to można się tam bawić z nimi, ale. Wytniemy ich tu. A tu mówię o tych. Oni bardzo długo, dużo mają tego HP. Schodzi i schodzi. Czasami coś ciekawego wypada z nich. Widzę, że nasz golem już tam ledwo zipie. Na czubku ma ten. Czubeczek zdrowia. To już na nowo ma pełny teraz stan. Dobra, jak my tu idziemy? Czy dobrze? Chyba dobrze, bo ich tutaj setki się zrobiło. Flaszki Superior biorę. O, znowu mamy dwie. No właśnie, no bardzo dużo mają tego HP, nie? Życia. Ale czasami coś ciekawego z nich wypada. Warto nieraz poczekać. Znaczy, tutaj to tam wiadomo, nic nie wypadnie, nie? Ale ten. No i teraz walka z tym szaleńcem. On wali niemożliwie tym ogniem. Nie wiem, czy to przetrwamy. Zobaczymy. Wzywa swoich tutaj. Przyzwałem golema, żeby miał lepszą regenerację była. Jeszcze tutaj Raging Spirit puszcza. Dobrze. Mamy Eye of Fury. Trzeba je zanieść do Dali. No i do Daresa. Kolejna droga. No i te dwa elementy, jak się zdobędzie, to oddać jej i ona dalszą drogę nam pokaże. No mamy chyba pusto w sumie. Tak, to od razu do niej. Tylko, niepotrzebnie. Bo się ten Lickstone uaktywni. Chyba, że pamięta lokację, że jest nieodświeżona. Chyba pamiętał. A to damy to jedno. No i teraz tutaj musimy iść. Golem. No i tutaj różne próby, nie? Areny i tak dalej. No trzeba po prostu to przejść. Nic nie wypada, nie można nic założyć. No, z takich magicznych to przeważnie zawsze coś wypada. No nie wiem, czy tu ten. Jeszcze mnie tu wykrwawia. Zginął tu. Jest jeszcze tu.
Jeszcze tutaj trucizna. A golem nam ginie często. Będzie próba. Zamknęli nas, no i wyskakują potworki. Dobrze, otworzyli. To jedna z prób, bo jeszcze będzie taka największa z bossem. No teraz jeszcze poczekam na ten Anger i dodam punkt pasywny, bo już mamy poziom. Który to my poziom mamy? 39. No i tutaj. To jeszcze nie tu, tak, nie ta główna. Dobrze, Anger 682, 695. No i tutaj punkt pasywny trzeba dodać, tak jak tutaj szliśmy, czyli no muszę tutaj do Strange'u znowu, żeby tu się dostać. 1560, 1568, w Strange'u mamy 212 aż. Mało dexterity, to znaczy, że z tym dexterity to jest problem. Na król trzeba będzie myśleć o jakichś dodatkowych gemach wspierających ten Flame Totem. Na razie to jest na jednym, jedziemy tylko, nie? To on nie ma takiej mocy, jak nie jest wspierany. Ale co my będziemy tutaj? Bo nie chciałem po prostu. No tu jest główny ten boss. I ta arena taka. Trzeba tu przetrwać. Oni ją i tak ułatwili, bo ludzie narzekali. Kiedyś to było tak, że ludzie mieli 15 klatek na sekundę, tyle ich było. I nie mogli ich tu po prostu dać rady, przeżyć. Wyskakiwały z każdej strony. FPS strasznie spadał. Otworzyła się. Idziemy. Tu jeszcze trochę aren. I później walka z Daresa. Mamy waypoint, także już teraz widać, nie, że tu byliśmy, że tu jesteśmy, tu byliśmy. No i tu taka arena przejściowa do Daresa.
I kolejny pasaż. Jeszcze jedna. Jak za czasów rzymskich jesteśmy gladiatorem, wyskakują lwy z każdej klatki. Teraz tu. Także jak ktoś lubi te klimaty rzymskie, to tu powinien się swoje czuć. Bo to tak pod ten styl tu jest zrobione, nie? Dobrze, idziemy dalej. Tak. Przydałoby się poziom zdobyć, by się tam do ognia trochę dodało. Ale to. Jeszcze jedna. Już z takim przed bossem. Boss, ale jeszcze nie ten główny. Jeszcze tutaj ragingiem mnie atakują. No nic nie leci, nic nie leci, no. I co my mamy tu zakładać, jak nic nie ma? No dosłownie, no. Nie wiem, trzeba by było jakiś tutaj założyć stój na Magic Find i coś by leciało. Ale skąd go wziąć? No i teraz Dareso, walka. Tutaj. On znowu lodem wali. No to tutaj nawet możemy zginąć, bo 34 tylko mamy, to cieniutko. No to długo będziemy. Dobrze, że totem, że golema wali. Właśnie po to są te. No jak zmiata? Zmiata te totemy gwałtownie. No teraz. Słabo mu to schodzi. A jak macha. No. Bez wysiłku. Dobrze, tu nic nie może, bo tutaj jest źle ustawione. Ale też chyba nie wejdzie. Wejdź teraz. Sort by się przydał. Prosta opcja, sortowanie.
pisali o tym ludzie. Oni odpowiadają, że to jakoś technicznie jest trudne do zrobienia. Nie wiem. No i teraz z powrotem do. Dali. Musimy to oddać. I ona tam uruchomi mechanizm, maszynę. Wybije dziurę i dalej. Dalej walki. To sprzedam. Bo tylko przeszkadza nam. I kolejną część oddajemy i oglądamy, co się dzieje. No i mamy wejść do Belly of the Beast. To wszystko w kolejnym odcinku, bo nie zdążę Malachaja dojść i zabić w rozsądnym czasie. To by musiało z godzinę trwać, a nie chcę tak długo. Także już wkrótce, jutro, pojutrze następne przygody. Dziękuję, do usłyszenia.